Za nami kolejna edycja stypendiów dla studentów, doktorantów, a także nagród za prace naukowe. Gratuluję wszystkim wyróżnionym. Wybór nie był łatwy, to oznacza, że naprawdę wielu wspaniałych młodych ludzi rozwija swoje pasje, swoje kompetencje, umiejętności na naszych szczecińskich uczelniach. To element akademickiego Szczecina, który cały czas się rozwija. Zobaczcie, co ci wspaniali naukowcy mówią sami o sobie. Jestem pracownikiem Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W swojej codziennej pracy zajmuję się tworzeniem baz danych, zbieraniem próbek biologicznych oraz badaniami molekularnymi. Za swój projekt w ramach pracy doktorskiej otrzymałam stypendium prezydenta miasta Szczecin. Jako pracownik laboratoryjny Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zajmuję się przede wszystkim diagnostyką molekularną pacjentów i ich rodzin obciążonych nowotworami dziedzicznymi, prowadzę zajęcia dydaktyczne na uczelni oraz biorę udział we wszelkich projektach naukowych zarówno polskich, jak i zagranicznych. Efektem mojej wieloletniej pracy jest otrzymanie stypendium naukowego oraz nagrody za pracę doktorską prezydenta miasta Szczecin. Wykrywanie nowych mutacji związanych z predyspozycją do czerniaka lub innych nowotworów umożliwia opracowanie nowych testów genetycznych, które posłużą do identyfikacji osób z wysokim ryzykiem wystąpienia czerniaka, ale również dzięki tym badaniom będzie można stworzyć odpowiednie programy profilaktyczno-diagnostyczne. Rak piersi jest najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym u kobiet. W swojej pracy przebadałam 7 genów, których mutacje odpowiadają za raka piersi. Co istotne, jest to pierwsza tego typu praca naukowa przeprowadzona w populacji polskiej. Efektem tej pracy będzie wdrożenie odpowiednich programów profilaktyczno-diagnostycznych oraz indywidualizacja leczenia. Dzięki temu będzie można obserwować obniżenie ryzyka zachorowania na raka piersi, wykryć chorobę w jej wczesnym stadium oraz zwiększyć efektywność leczenia. Warto pamiętać, że odkrywanie siebie oraz swoich kompetencji na każdym etapie pracy uchroni nas przed wypaleniem zawodowym. Ponieważ w życiu trzeba robić to, co się naprawdę kocha. Szczecin, Floating Garden.